Gala w Krakowie to trzecia gala z cyklu 6 spotkań przedstawicieli samorządu i biznesu. Ranking filarów polskiej gospodarki przygotowany został już po raz 8 przez redakcję dziennika Puls Biznesu i czołową firmę badawczą Millward Brown SMG KRC. Jego celem jest wyłonienie firm i samorządów, których działalność ma szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu. Samorządy też nie powinny przeszkadzać przedsiębiorcom, bo często prawo lokalne ogranicza w znaczny sposób rozwój działalności gospodarczej, ale też równocześnie gminy i samorządowcy powinni wyznaczać specjalne strefy gospodarcze, przyciągać samorząd. Wręcz dzisiaj w dobie kryzysu to jest konieczne. Istotną cechą rankingu jest fakt, iż zwycięzcy wskazani zostali przez lokalne władze. Przed wręczeniem dyplomów odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm PGE Polska Grupa Energetyczna, przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jednego z przedstawicieli samorządu regionalnego. Wystarczy, żeby było dużo dobrej woli samorządowej do tego, żeby szybko, skutecznie pomagać mikroprzedsiębiorcom, którzy z drugiej strony współpracują z naszą firmą jako dużą firmą ogólnopolską i to będzie powodowało, że będziemy otwierać dużo współpracy z nowymi mikroprzedsiębiorcami. Podczas krakowskiej gali nagrodziliśmy najlepsze firmy z województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. W województwie śląskim pierwsze miejsce zajęła Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Województwo małopolskie zdominowały zakłady azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Zaś w województwie świętokrzyskim podium należało do firmy Kolporter S.A. Tytuł Samorządowy Menadżer Regionu dla województwa śląskiego przyznany został dla pana Zygmunta Frankiewicza, prezydenta miasta Gliwice. W województwie małopolskim pierwsze miejsce przypadło dla pana profesora Jacka Majchrowskiego, prezydenta miasta Kraków. W województwie świętokrzyskim na najwyższym podium znalazł się pan Marian Buras, wójt gminy Morawica. Laureatom gratulujemy!